Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od niewielkich wzrostów indeksów. WIG 20 i WIG zyskiwały po około 0,5%. Wskaźnik średnich spółek rósł o 1%, a SWIG 80 o 0,8%. Po chwilowym spadku poniżej czwartkowego zamknięcia WIG 20 trzymał się przez większą część dnia nieznacznie powyżej poziomu 2400 punktów. Wahania wartości indeksu były bardzo niewielkie. Po niedawnych wrażeniach z pierwszej połowy tygodnia można było nawet mówić o nudzie wiejącej z naszego parkietu. Dość mało zróżnicowana była też stawka największych spółek. Liderem wzrostu były papiery Banku Rozwoju Eksportu i Lotosu, zyskujące po ponad 2%. Po około 1-1,5% zwyżkowały walory KGHM, Banku Zachodniego WBK, PKS A, PKN Orlen i PKO BP. Niemal przez całą sesję nieznacznie pod kreską przebywały natomiast akcje PZU i Telekomunikacji Polskiej. Ostatecznie indeks największych spółek zyskał 1,4%, a wskaźnik szerokiego rynku wzrósł o 1,1%. MWIG 40 zwiększył swoją wartość o 0,4%, a SWIG 80 o 0,6%. Obroty wyniosły dziś prawie 1,8 mld złotych. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.